Donalda Trumpa. Jak będzie wyglądała ta polityka? Mówimy o Trumpie. No ta polityka będzie inna. Oczywiście tutaj na pewno Trump będzie chciał doprowadzić do jakiejś umowy z Rosją jako człowiek biznesu, ale jako człowiek biznesu bardzo szybko się przekona, zorientuje, że nawet jeśli jakieś porozumienie z Rosją strategiczne zostanie zawarte, chociażby na kanwie morderstwa, chociaż on mówi, że on nie morduje, czy później mające szerszy wymiar, to bardzo szybko okaże się, że Rosjanie nie dotrzymują tej umowy i albo ją interpretują w taki sposób, że de facto stanowi ona pogwałcenie tej umowy, albo ją otwarcie łamią. Czyli po jakimś takim próbie zbliżenia bardzo szybko Donald Trump wejdzie w buty dotychczasowej amerykańskiej polityki zmierzającej do konfrontacji z Rosją. No drugi segment jego polityki to oczywiście relacje amerykańsko-unijne i tutaj wiele wszystko wskazuje, że dojdzie do zwarcia z Unią Europejską. Te stosunki były napięte, było wiele przykładów tego napięcia. No przypomnijmy, Juncker po wyborach Trumpa powiedział, że tak naprawdę ta Europa musi nauczyć Trumpa, jak należy rozumieć sytuację w Europie. No taka wypowiedź bardzo konfrontacyjna, więc wszystko wskazuje na konfrontację z Unią Europejską. Trump będzie dążył do przerzucenia części amerykańskich kosztów funkcjonowania NATO na europejskich sojuszników, no bo nie wszystkie kraje wydają te słynne 2% PKB na swoje armie. Stany Zjednoczone wydają 3,6%.